Cześć, witam w kolejnym odcinku Babskiego Gamingu, dzisiaj poświęconego symulatorowi farmy, bo w zasadzie od jakiegoś tam czasu, w sumie krótszego, gram właśnie w ten tytuł. I jak widzicie, tutaj już mi się przydarzył pierwszy jakiś taki większy flop. Traktor mi się wywrócił, bo generalnie chciałam zastosować skrót, zjechać po schodach, natomiast zostawiłam cały ten jakiś taki wyważnik, który utrzymuje nasz traktor bardziej, powiedzmy, w jakimś tam w równowadze zazwyczaj. I przez to właśnie on mi się przewrócił, natomiast jechałam do sklepu, bo zaczynam poznawać, powiedzmy, tajniki prowadzenia farmy i już mniej więcej wiem, jakie narzędzia są mi potrzebne, co warto kupić, żeby w ogóle ta farma jakoś tam pulała. Generalnie jeszcze nie mam, pewnie jak każda kobieta, dobrze opracowanej mapy i mam jakieś tam problemy jeszcze z poruszaniem się, bo nie znam do końca całego terenu. Powiem wam szczerze, że póki co przejechałam jedynie ten kwadrat, gdzie są moje, powiedzmy, działki, moje pola, czyli od 24 do 38 plus dotarłam do sklepu. Natomiast tych kwadratów, powiedzmy, w lewym górnym rogu, w prawym górnym rogu czy w lewym dolnym rogu jeszcze nie miałam okazji zwiedzić w Bjornholmie, bo tak się nazywa, powiedzmy, dla początkującego farmera ten cały teren, w którym możemy tutaj działać. I jak widzicie, po prawej stronie były jakieś tam lęciny, które trzeba zebrać, i to też właśnie tym traktorem, który mi się wywrócił, pojechałam najzwyczajniej po specjalną jakąś tam przyczepę, która ma zbierać, chyba to się nazywają lęciny, żebym ja teraz tutaj jakiegoś nie popełniła i zaraz zaczną się jakieś hejty, że kompletnie nie znam się na temacie. Bo słuchajcie, bo się nie znam najzwyczajniej. Natomiast co ciekawe, razem z Wiesiurem strasznie polewaliśmy w zasadzie z tego tytułu, z farminga. Ja dosyć sceptycznie do niego podchodziłam, chociaż znałam dużo wcześniej osobę, która była mocno zafascynowana tym tytułem. Natomiast coś faktycznie jest w tym tytule, bo mnie trochę wciągnęło prowadzenie tej farmy, jeżdżenie tymi traktorami. Co więcej, moja druga połówka ze mnie się oczywiście śmieje i mówi mi, że kupi mi traktor. Traktor zdalnie sterowany, no i cały czas oczywiście jakąś tam bekę ma z tego tematu. No i jak widzicie, jeden traktor mi się przewrócił. No i ponieważ nie mam żadnego podnośnika, więc kombinuję drugim traktorem, jak go, powiedzmy, wypoziomować, żeby można było nim jechać. I buch, udało się. Także jak widać, jest dobrze. No i to był taki krótki odcinek pokazujący. A jeszcze, słuchajcie, lecimy dalej. Jedziemy właśnie po tą naczepę. Dzięki wielkie. I zapraszam do kolejnego odcinka farminga, który mam nadzieję, że będzie równie ciekawy. No i zobaczycie, jak tam idzie mi prowadzenie tej farmy. Ja również trochę opowiem o samej grze i o jakichś niedociągnięciach, które obserwuję, a które mogłyby ten tytuł znacznie usprawnić. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Hej!